Takiego hot doga w swoim życiu nigdy nie jadłeś. Nowy, różowy, walentynkowy hot dog z żabki. Czy jest to idealny prezent dla twojej drugiej połówki? Sprawdzimy to. Za moim plecami jest żabka i za chwilę wejdę tam i pokażę ci love doga. Zobaczcie, tak wygląda walentynkowy hot dog z żabki. Różowa bułka, kiełbaska z dodatkiem jelenia i żurawiny. I sos love na bazie przecieru mango i ostrej papryki. Sprawdźmy, czy będzie oddawał. Kiełbaska smakuje takim troszeczkę delikatno-słodkawym kabanosem. Żurawina oczywiście jest tutaj widoczna. Największą robotę, jeżeli chodzi o kubki smakowe, to ten sos, który jest turbo słodki. W składzie tego sosu cukier jest na drugim miejscu, 1/4 jego całości. Czuć delikatną nutkę ostrości, natomiast słodycz jest tutaj całkowicie dominująca. Bułka smakuje raczej tak zwyczajnie, po prostu jest zabarwiona sokiem z buraka. Jeżeli chodzi o jego dostępność, to kupić go będziecie mogli w walentynki do wyczerpania zapasów. A ty zjadłbyś takiego hot doga z turbo słodkim sosem? Daj mi znać koniecznie w komentarzu.